O, witam serdecznie. 11 wybiła. Mam nadzieję, że po porannej gimnastyce, śniadaniu jesteście pełni sił i pełni optymizmu, no i przede wszystkim dobrego humoru. Zapraszam do spotkania i kolejnego odcinka z Martwą Naturą. Moi drodzy artyści, myślę, że już mogę w trzecim dniu zajęć powiedzieć o was, artyści. Stanowiska przygotowane, jesteście odpowiednio zabezpieczeni, pokoje gdzieś tam też folią czy jakimiś takimi materiałami, które można pobrudzić, są przykryte i zabezpieczone. Taką mam nadzieję, że rodzice, mama jak wróci z pracy nie będzie krzyczała, że w pokoju stało się coś złego i nieodwracalnego, bo tak też może się przydarzyć. Słuchajcie, wy ogólnie w szkole dostępne macie farby tak zwane plakatowe, farby szkolne. Są to farby z rodzaju takich farb wodnych, czyli rozcieńczaczem takim jest po prostu woda i rozpuszczalnikiem tych farb. I tak naprawdę to są farby takie najprostsze chyba, najszybciej schnące i takie najbardziej odpowiednie, jeżeli chodzi o warsztat domowy. Oczywiście do tego rodzaju farb wodnych zaliczają się jeszcze akwarelki, gwasz czy farby temperowe, czy też farby akrylowe. Ja właśnie mam takie farby akrylowe ze sobą. One różnią się tym od może takich plakatowych, że szybciej chyba troszeczkę schną, ale to nie jest tak ważne, ponieważ akrylowe są po prostu bardziej trwałe i takie zbliżone do farb olejnych. One dają taki połysk też pewien i taki może bardziej to profesjonalnie wygląda. Ale oczywiście wy, jakie farby posiadacie, takie będziecie mieć. Tak naprawdę przed podjęciem tego wyzwania, czyli Martwej Natury, chciałabym, żebyście też sobie określili, w jakim stylu chcecie pracę wykonać. Tak jak mówiłam, nie ma co chyba spinać się i robić takich bardzo realistycznych prac, tylko może podejść na zasadzie takiej barwnej plamy i tak jak mówiłam, zabawy po prostu z kolorem, z mieszaniem, z tym, jakie efekty można uzyskać dzięki kolorom, jakie wrażenie, jak odbieracie ten dany kolor. I to, myślę, będzie najfajniejsza zabawa i najlepsze chyba podejście do tego tematu. Ja mam tutaj przygotowane farby, które użyte są gdzieś tutaj w Martwej Naturze, czyli szukałam takich kolorów, które gdzieś tam znajdują się w Martwej Naturze, ale tak naprawdę wy możecie z tych kolorów, które posiadacie, też taką Martwą Naturę uzyskać. I jak wcześniej mówiłam, trzeba się po prostu zastanowić i przyjąć jakiś taki schemat pracy, ponieważ w pracę malarską możemy wykonywać w różnorodny sposób, to znaczy różnorodnymi takimi i technikami troszeczkę malarskimi, ale też różnorodne takie podejście do tej martwej natury, czyli czy to praca abstrakcyjna, czy praca taka właśnie bardzo schematyczna, czy praca realistyczna, ale mówię, tutaj jest już jakby kwestia waszego upodobania i tego, jakie macie możliwości i techniczne i po prostu chęci. Ja chciałam, żeby ta praca była szybka, dlatego te nasze spotkania nie są spotkaniami akademickimi, studyjnymi, mamy się dobrze bawić i być może efekty końcowe nie wszystkich zadowolą, ale to nie szkodzi. Macie jeszcze potem czas, macie weekend, będziecie mogli po prostu pracę dopracować albo przynajmniej mieć podstawę do tego, żeby wykonać odpowiednio drugą pracę, która będzie waszym zdaniem bardziej estetyczna czy bardziej fajna. Słuchajcie, to co jest ważne, to myślę, że to, żeby właśnie określić ten temat, żeby też przygotować sobie stanowisko, żeby tutaj nie zabrudzać sobie rzeczy. Ja mam różnorodne pędzle. Chcę wam jeszcze pokazać takie narzędzia związane z malarstwem, które może nie są wam znane, ale są to szpachelki malarskie i są one różnorodnych kształtów. Są bardziej kwadratowe, końcówki zaokrąglone, szpiczaste i one służą do malowania właśnie nie tylko martwych natur, ale po prostu malowania farbami. Bo jak wiecie, mówiłam o farbach właśnie takich wodnych, wodorozcieńczalnych, natomiast są farby też olejne. Jeżeli posiadacie takie w domu, zachęcam, możecie spróbować, aczkolwiek one mają pewien minus, ponieważ ich rozpuszczalnikiem jest albo terpentyna, albo właśnie
coś na bazie terpentyny, czy też benzyna gdzieś ekstrakcyjna. Dlatego musicie uważać, żeby po prostu nie doszło do zatrucia, bo to jest też ważne, żeby sobie po prostu nie zrobić krzywdy. Więc ja zachęcam jednak do tych wodnych, które można łatwo zmyć, ponieważ olejne są farbami takimi, które nie schną szybko. Ten efekt jest, może przejścia można uzyskać fajniejsze, technicznie może to będzie i bardziej one się sprawdzają w pracach takich bardzo realistycznych. Ale tak jak mówię, no, mieszkanie ma swoje jakieś takie warunki, ma swoje ograniczenia i myślę, że najlepszą jednak formą będą takie farby wodne, chociaż mówię, do akryli czy do temper też te szpachelki się sprawdzają. Oczywiście pędzle też wiecie, że macie ich masę i cały wybór, bo są szczeciniaki, są pędzle z włosiem miękkim, one są do malarstwa właśnie bardziej akwarelowego. Te szczeciniaki, które mają takie sztywne pędzelki, są płaskie, są okrągłe, teraz są takie też wachlarzykowate, także naprawdę tutaj jest masa możliwości technicznych. No, jak ja byłam młoda, tego nie było i tak naprawdę człowiek miał dwa podstawowe pędzle i to gdzieś tam jeszcze jeden taki, który malarz używał do malowania jakichś tam wzorków czy bordziury w mieszkaniach, ale to było już dawno, potem gdzieś ta technika szła do przodu i wy możecie naprawdę w takim sklepie sieciowym kupić sobie podstawowe pędzle i one są naprawdę dobrej jakości. Ja bardzo lubię szczeciniaki. Tu są też, mam takie pędzle, które mają syntetyczne włosie, ale jakoś tak one mi nie do końca, nie do każdej pracy leżą, że tak powiem, artystycznie. No widzicie, ja tutaj się cała brudzę i ważne jest też, żebyście posiadali po prostu taką szmatkę. Gdzieś z pościeli starej czy bluzka, która jest do wyrzucenia, naprawdę zbierajcie. Zawód artysty to trochę takiego śmieciarza, o czym cały czas powtarzam, ale to wszystko się przydaje. Pędzle trzeba czyścić, trzeba wycierać, dlatego taka szmatka po prostu nam się przyda. Oczywiście zachęcam do różnej aktywności takiej, do takiej zabawy z plastyką, ale myślę, że warto już teraz zacząć naszą martwą naturę i ja chcę, żeby ta moja praca była bardzo taką pracą syntetyczną, czyli taką uproszczoną, bez takich może jakichś wielkich szczegółów i wiecie co, ja sobie chyba jednak zacznę, widzicie, inaczej. Przygotowałam sobie tutaj kubeczek z białą farbą. Chyba tak naprawdę sobie zacznę od tych białych, śmiesznych kropeczek, żeby przykryć tło, bo podejrzewam, że będę musiała to zrobić po prostu jeszcze raz. Zobaczcie, że ja nie podchodzę do tego bardzo jakoś na takim spięciu, chociaż też może powiedzieć tutaj pani od plastyki, prawda, a tak niedokładnie, ale właśnie takie jest moje podejście i takie chcę, żebyście wy mieli. Bardzo takie lekkie i przyjemne, żeby ta praca była takim punktem wyjścia do przyjemnej zabawy ze sztuką, a nie takim sztywnym podejściem akademickim, bo wy jesteście młodymi artystami, młodymi dziećmi i wy macie po prostu poczuć barwę i dobrą zabawę, ale inną niż gra w komputer i zachęcam do tego, tak? Tu gdzieś można jeszcze sobie, nie wiem, przekłamać pewne rzeczy, ponieważ nie robimy studium, czyli nie robimy takiej martwej natury, która jest 1:1 i tak naprawdę robimy martwej natury, która jest identycznym odzwierciedleniem, to znaczy jest ona obrazkiem takim fotograficznym. Nie robimy takiego hiperrealizmu, dlatego myślę, że ta zabawa, o której cały czas powtarzam, ma się wam po prostu gdzieś udzielać. Ciężko jest zaczynać pracę i tak tworzyć i mówić, dlatego na pewno gdzieś tutaj będę po prostu może jakieś zawiasy słowne robić, czyli nie zawsze będę mówić i się odzywać, bo to wymaga po prostu też pewnego rodzaju skupienia. Zobaczcie, że ja się też nie przejmuję tym, że ta praca, zobaczcie, mieszam sobie bezpośrednio już tutaj na płótnie moim, ono się trochę ślizga, prześwituje gdzieś w ogóle jakiś kolor, który jest widoczny pod spodem z poprzedniej pracy, ale to naprawdę mnie jakoś bardzo nie przeraża, ponieważ ja mam się też dobrze bawić, mam się dobrze bawić i z wami, i ze sztuką, i troszeczkę mieć taką odskocznię od tego, co się dzieje, od całej pandemii, od tych wszystkich takich złych informacji, które do nas docierają, jakiegoś strachu. Ja po prostu chcę, żeby to było takie relaksujące dla mnie i takie jest w sumie. Gdzieś szukam tych kolorów, nie przejmuję się, przecież zawsze można poprawić, zawsze można nałożyć jakiś kolor.
zawsze przy płótnie, pamiętajcie, żeby te boki dorobić, ponieważ jeżeli ktoś oprawia ramę, swoją pracę w ramę, jest to wtedy prostsze i przykrywa się te boki. Natomiast ostatnie trendy designerskie w mieszkaniach też zezwalają na to, żeby wieszać właśnie takie surowe płótna i one fajnie wyglądają wtedy, jeżeli te boki też są właśnie domalowane. Ja wam powiem, że dla mnie ta praca jest przyjemna, to po pierwsze, ale jest też jakimś wyzwaniem, ponieważ ja zawsze byłam wielkoformatowcem i bardzo lubiłam i lubię pracę na dużych formatach i małe formaty mnie ograniczają. Oczywiście dla was format i wybór formatu jest dowolny i tak naprawdę możecie sobie jaki tylko chcecie wybrać, ale mówię, mnie bardzo dobrze się pracuje na dużym. Ja mam jakąś taką w sobie siłę i ekspresję, że po prostu gdzieś mały format ogranicza mnie bardzo i ja chcę dalej, a tu już nie ma miejsca. No ale mówię, musimy sobie radzić. Teraz sobie przejdę do naszego tutaj czajniczka. Widzicie, że farba mi się trochę ślizga, ale to nie jest w tym najważniejsze, bo to, że siedzę, że jestem z wami i w zasadzie mam ogromną nadzieję, że niebawem się spotkamy wszyscy razem już w pracowni plastycznej i że będzie to szybciej niż we wrześniu, ale los i że cię pokażę. Ja oczywiście muszę też odczekiwać, bo tak jak widzicie, farba po prostu mi tutaj musi wyschnąć, żebym nałożyła drugie, bo się marzę wszystko. Czyli zrobię sobie tutaj taki mały myk zwany podmalówką i poczekam pewnie do dnia jutrzejszego z dokończeniem tego dzbaneczka. Ale oczywiście zrobię sobie to, co mogę, czyli dalej pobawię się z resztą kolorów i resztą martwej natury. Tak jak mówiłam, nie zawsze będę mówić, chociaż niektóre osoby się śmieją, że słynę z gadulstwa. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. Ale taka już jestem. Mieszam sobie, staram się też szukać tych kolorów, prawda? Nie mam takiego różu, który jest w tej bluzce. Kiedyś taki róż był zwany majtkowym różem, ale mi się podoba. Więc sobie kolorów szukam, czyli mieszam sobie jakąś czerwień z bielą i wtedy mamy kolor. Zobaczcie, prawie się wszystko zgadza, tak? Tak jak mówiłam, ta praca ma być schematyczna, ma być takim luźną interpretacją i podejściem do tematu, więc tutaj jakby nie ma specjalnych uwarunkowań, specjalnych tutaj technik. Ja wam pokażę potem jeszcze, jak można właśnie wykorzystać szpachelki, ale to tutaj najpierw sobie zrobimy taką właśnie małą podmalówkę. To do jutra mi wyschnie i wam też. Zobaczcie, że te wszystkie elementy takie, które były moim szkicem, czyli taką zaznaczeniem farbą, jednym kolorem tego, co się tutaj ma dziać, one też dają taki dodatkowy efekt, prawda? Często w takim malarstwie, w takim kierunku jak fowizm było wykorzystywane właśnie takie kontury, takie obrysy. Często artyści używali tam właśnie indygo, jakichś ciemnych kolorów, nawet i czerni do tego, aby właśnie pokazać kontur, kontrast, i zaznaczyć i też odciąć pewne elementy od siebie. Niekoniecznie na zasadzie światłocienia, ale na zasadzie barw, kontrastów i właśnie takich obrysów. Ja bardzo lubię ten kierunek i jest on jednym z moich ulubionych. Innym jest impresjonizm, który jest takim kierunkiem bardzo wrażeniowym, czyli takie migotanie świateł, te wszystkie elementy, które widzicie, natury. Artyści wychodzili i po prostu malowali to, co widzieli, ale na zasadzie takiej rejestracji migotania świateł. Tam często punktowe było takie malarstwo. Zobaczcie, że mi się tutaj zaczynają kolory gdzieś tam z pędzla mieszać, trochę żółci wchodzi, ale ja nie rozpaczam, a wręcz się z tego powodu cieszę, ponieważ barwy oddziałują na siebie i to jest też w malarstwie bardzo dobrze widoczne, ponieważ przedmiot, jeden kolor rzuca swój nie tylko cień, ale też barwy oddziałuje na inny kolor i dlatego są jakieś kolory wypadkowe, proste takie w słowach do ujęcia, że
kolor działa na kolor i gdzieś z każdego z żółtego w tym różu też się troszeczkę odbija i odwrotnie, z różu odbija się troszeczkę w tej żółci. I to jest ważne, żebyście też nauczyli się rejestrować. I cały czas będę powtarzać, że plastyka to dobra zabawa, to uczenie się na pewno, wprawna ręka, ale przede wszystkim taka wasza wrażliwość, bo wbrew pozorom ktoś powie, a plastyka się może nie przydać, to nie jest nic ważnego, ale nic bardziej mylnego. To się przydaje, to naprawdę jest ważne i to uwierzcie, że wykorzystacie mi potem czy w doborze kolorów, czy w modzie, czy w waszym właśnie ubiorze, czy w aranżacji waszego mieszkania. To jest naprawdę ważna historia, o której nie można zapominać, bo to się wam w życiu przyda i to wam gwarantuję. A poza tym sztuka i plastyka to tworzenie w ludziach wrażliwości, pobudzanie takiej wrażliwości, która, tak jak cały czas mówię, jest bardzo ważna, a o której się nie myśli, a tej wrażliwości nikt wam po prostu nie da. Tego z książek się tak szybko nie nauczycie i nie zdefiniujecie, to nie jest takie proste. Czyli tutaj gdzieś mamy nasze gałązki, przez gałązki jeszcze przechodzi ten róż, chcę to tak mniej więcej pokazać. Ja ostatnio, słuchajcie, kupiłam takie farby akrylowe, które mają też kolory. Ciężko mi, bo mówię, ja tutaj jestem takim osobą, typem takiego z rozmachem malującego człowieka, a to mnie bardzo ogranicza, ale wracając do farb, kupiłam sobie farby, które mają też w zestawie takie farby perłowe. Jest to taka nowość, ale też można użyć i zobaczyć, jaki to efekt będzie miał. Eksperymentujcie, słuchajcie. Często jest tak, że można posypać solą, gdzieś tam zrobić jakieś fajne elementy, pododawać. To jest taki kolaż się swego rodzaju robi, ale to myślę, że też jest wasza wola, wasza twórczość i już dzisiaj tak naprawdę mogę was zaprosić na zajęcia, które nie tylko będą jutro, ale też takie, które będziemy robić, mam nadzieję, i w sieci, ale już nie tylko, tylko właśnie tutaj w pracowni, gdzie zobaczymy, przyjdziemy i będziemy mogli poczuć zapach farb, pobrudzić się tak naprawdę, zaprzyjaźnić, bo muszę podkreślić też, że w pracowni u mnie powstają przyjaźnie, takie długotrwałe, długoletnie, dzieci się potem spotykają, no i przede wszystkim są ze sobą, rozmawiają i to jest chyba bardzo ważne, bo przez ten czas pandemii troszeczkę gdzieś tam te wasze relacje zaczynają kuleć i to trzeba przyznać i powiedzieć prosto, jasno i wyraźnie. Zobaczcie, widzicie, mieszam te kolory tutaj, żeby one też nie były takie czysto chemiczne, ale to też nie szkodzi, bo ja uważam, w ogóle biorąc biały kolor, pan profesor by mnie na pewno na studiach pokrzyczał, że białego się nie używa, ale ja biały bardzo lubię i myślę, że można sobie pomóc i wtedy jest na pewno troszeczkę inaczej. To jest taki kolor siena, w zasadzie się na niego mówi. W szkole dzieci mówią troszeczkę inaczej, ale on tak nieładnie brzmi, więc nie będę powtarzać. Albo ugry, czyli takie ziemniste kolory właśnie. To są rzeczy, które są z nami. Ja te boczki cały czas wam tutaj przypominam, żebyście gdzieś tam je robili. Pamiętajcie, że kolor działa, że jeżeli macie doświetlone lampami tą pracę, to będą większe kontrasty, większe cienie tutaj. Ja mam oświetlenie bardzo dużo, ponieważ tutaj Piotr, który mnie nagrywa, zamontował kilka dodatkowych świateł i to światło jest takie chyba troszeczkę mamy mocne, ale ono jest rozproszone, nie mamy takich silnych kontrastów, ale to też jest fajne i ciekawe. Ale wy możecie oczywiście spróbować sobie gdzieś tam. Zobaczcie, że ja tutaj i żółtego, i staram się naprawdę z takim luźnym podejściem, szybkim, ponieważ ja też w przeciągu tego czasu nie mam tutaj tyle, żeby malować takich tutaj realnych rzeczy. I bieli dodam, żeby rozjaśnić. I naprawdę się nie boję. Szukam. Zawsze pamiętajcie, że kolor można przykryć, że to nic nie szkodzi. Jak mi dzisiaj nie będzie pasowało, to może jutro. I tak będę sobie tutaj gdzieś
robić, tak? Że to naprawdę, a im więcej zobaczycie barw w barwach, tym lepiej dla Was, tym lepsza jest nauka i lepsza właśnie takie Wasze postrzeganie. Proste, schematyczne ruchy, tak? Teraz przejdziemy już. Pamiętajcie też o częstej zmianie wody, bo to jest też ważne. Mój garneczek, zobaczcie, prześwitują te turkusy i teraz tak naprawdę żółty z tym niebieskim staje się troszeczkę zielony, czyli zasada tutaj mieszania barw, ale to nie szkodzi. Też widzicie, jak to wygląda, żebyście też się nie przejmowali pewnymi rzeczami, elementami. Ja jeszcze tutaj muszę sobie teraz przygotować troszeczkę niebieskich kolorów. Piękne te wszystkie, takie nowe te farby, mam, jestem taka z nich szczęśliwa, normalnie bym dostała jakąś nagrodę. Zobaczcie, jakie to ładne są kolory. Jak uprawia piórka takie. Śliczne. Spotkanie z kolorem to jest też bardzo ważna sprawa. Wezmę może sobie jakiś suchy pędzelek. Zobaczcie, jaki mam tutaj skład. Te pędzle naprawdę pamiętają bardzo dużo rzeczy. Jeszcze nawet moje liceum plastyczne, co niektóre. Oczywiście, jeżeli Wam się nie uda rozmieszać, czy też znaleźć takiego koloru, który jest identyczny, to też nie szkodzi, tak? To też nie jest dramat, bo to, mówię, to jest Wasze wrażenie i tak naprawdę Wy możecie pokazać coś, jak widzicie, jak postrzegacie i każdy może widzieć to inaczej, tak jak w kulinarnych sprawach, słuchajcie, jest sobie przepis na jakąś zupę, na jakąś potrawę i każdy używa tych samych składników, a tak naprawdę smak jest zupełnie inny i w malarstwie to się przekłada właśnie na kolor. Każdy widzi to też inaczej, mocniej, bardziej, mniej różowe, bardziej żółte, bardziej zielone. No i Wy macie też do tego takie prawo. Teraz mamy te szalone listki, takie jakieś winorośli tutaj. One też ja schematycznie je zrobię na razie. A zobaczymy, jak mi praca wyschnie, co będzie widoczne i jak będzie można to pokazać jeszcze i domalować, czy rozjaśnić. Czy zobaczcie, że tutaj te żyłki żółte, czy gdzieś białe. Ja też chcę, żeby ten kolor był bardziej taki żywy, nie był takim sztucznym kolorem, bo on kryje w sobie też takie elementy zagadkowe, takie niejednoznaczne. Coś nam się tutaj rysuje, czy to jest takie idealne i realne? Pewnie nie, ale o to mi chodzi, żeby to było wesołe i fajne, tak? I nie wyrysowane identycznie, jak jest ustawione. No i tyle. Mam się dobrze bawić i tak właśnie robię. Mam nadzieję, że jesteście ze mną, bo to jest ważne, żebyście krok po kroku właśnie sobie na luzie robili pracę. Coś nam tu się rysuje, prawda? Coś nam tutaj się kształtuje już. Jak widzicie, cały czas szmatka w użyciu. Uważajcie na swoje odzienia. Zresztą to jest świetny sposób, żeby tworzyć w piżamach. Takie piżamowe malarstwo feryjne. Ja Wam troszeczkę zazdroszczę tego, że macie ferie, też bym bardzo chciała, no ale niestety, ja już jestem w tym wieku, że ferie już miałam, a teraz mogę spędzać je z Wami. I to też jest fajne. Zobaczcie, że ja na razie takich tam żyłek, tutaj niczego nie prowadzę, jakichś specjalnych elementów, tak? Pamiętajmy o płukaniu pędzelków i o dobrym ich wycieraniu. Bo czasem, jak kolory nam się zmieszają, to naprawdę wychodzi karuzela barw i wielki melanż. A nie każdy może sobie z tym poradzić. Teraz chcę zrobić sobie to taką podmalówkę do tego naszego tła. Zobaczcie, że coś już tutaj nam się dzieje, coś nam się kształtuje, robi. Tu chyba
Niebieski mój tu będzie wychodził. Dobrze, to już tak zrobimy troszeczkę, bo to przecież ten różowy jest jednak tam bardziej na zewnątrz, już niewidoczny. Widzicie, przykrywam, tu się nie boję, bo są też pewne elementy zacienione, czy też niedoświetlone, więc są tutaj elementy takie, które po prostu mogę pokazać, ale bardzo właśnie też schematycznie. Jak widzicie, farby się tutaj gdzieś marzą, pewne rzeczy będziemy musieli dokończyć jutro. Ja natomiast chcę szybciutko to jeszcze zrobić, bo wiadomo, że czas goni. I żebyście też się tutaj troszeczkę mi nie ponudzili i nie stwierdzili, zobaczcie, ja tutaj wprowadzam naprawdę szaleństwo barwne i się tym w ogóle nie przejmuję, że coś mi się rozmarzę czy zamarzę, to nie jest w tym wszystkim istotne. Istotna jest, jeszcze raz powtarzam, jak i do znudzenia, dobra zabawa. Tak, gdzieś tutaj mamy, bardziej na zasadzie plam barwnych, a nie takich szczegółów jakichś. Po prostu gdzieś coś jest i tak naprawdę mogę pewne elementy dodać, czy też, mówiąc krótko, przekłamać, żeby było fajniejsze w oglądaniu. Oczywiście można robić martwe natury, czy też akty, czy też różne inne tematy z podejściem takim bardzo realistycznym, ale mi wystarczy takie luźne, schematyczne i szybkie, tak? Gdzieś potem sobie zrobimy właśnie te zagięcia, ale to mówię, to przyjdzie na to jeszcze czas. Teraz przejdziemy do mojego rondelka, który długo służył mi w kuchni. On ma taki błękit nieba letniego. Nie wiem, czy wy czekacie już też na lato. Widzicie? Też różne techniki, tak? Tutaj bardziej takie mam, tak mówię, czapkowane, a tutaj bardziej takie płaszczyzny regularne, ale zobaczcie też, że czasem przez pociągnięcie można pokazać kształt, obłość danego przedmiotu. Czyli jak ciągnę w ten sposób, widzicie, że ten garnek się jakby rozkłada w poziomej linii. Tutaj, jak są zagniecenia, są nierówności, też właśnie przez te drobne uderzenia pędzla można to pokazać. I to jest też istotne i ważne. I myślę, że będziecie się na pewno z każdym dniem uczyć coraz więcej. Nasz rondelek od góry jest ciemniejszy i mogę to też zaznaczyć, prawda? I to mówię, nie musi być jakoś bardzo realnie. Może być fajnie gdzieś. Ja widzę też, że mi się żółty odbija. Ja oczywiście też mogę sobie gdzieś tutaj poszaleć, zaznaczać i bawić. I tak naprawdę ta praca będzie musiała odczekać swoje, to znaczy do jutra, żebym mogła też założyć kolejną warstwę koloru do jutra. No wam może to zająć oczywiście mniej czasu i możecie to zrobić jeszcze po zakończeniu programu. Ja na dzisiaj już postanowię skończyć. Słuchajcie, ta moja podmalówka jest taka, jaka jest. Wszystko będzie mi się teraz już rozmazywać, także muszę sobie już dać spokój, żeby nie zmęczyć tej pracy i po prostu jej nie przegadać, mówiąc artystycznie. Mam nadzieję, że wytrwaliście, że spotkamy się jutro także o 11. Na dzisiaj już kończymy. Życzę powodzenia. Mam nadzieję, że kolor was natchnął do tego, żeby zaprzyjaźnić się z malarstwem na dłużej, do czego zachęcam i zapraszam. A ja już mówię do widzenia, pa, pa, do jutra.